podpisał umowę, pierwszy badowca, który w Legionie podpisał umowę współpracy z Kobarto w zakresie tuczu trzony plecznej. Budynek, w którym jesteśmy, to jest budynek zmodernizowany po wcześniejszej produkcji trzody plecznej. Gruntowna modernizacja przy współpracy z firmą Kobarto spowodowała, że efekt jest taki, jaki wszyscy widzimy. Przystosowany do nowoczesnej produkcji budynek z wentylacją mechaniczną. Pod nami jest wanna na gnojowicę, która również została wykonana w sposób zapewniający pełną szczelność tego zbiornika. I dzisiaj właśnie rozpoczynamy tutaj pierwszą produkcję w tym regionie. Za chwilę wprowadzamy się do. Przyjechały przed chwilą, to są pierwsze chwile, kiedy zwierzęta są na fermie. Oczywiście, na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną nie wyglądają jeszcze rewelacyjne. Są zmęczone oraz pożar, ale dostały już pasze i czekamy teraz, jak ta sytuacja będzie się rozwijała dalej. Rolnik jest zadowolony, jakość zwierząt jest jak najbardziej odpowiednia i nie było problemu w czasie transportu. Więc nic innego, tylko zacząć produkcję.